Zapraszamy do wysłuchania książki Witolda Szabłowskiego zatytułowanej Merhaba. Reportaże z tomu Zabójca z miasta Moreli i Osobisty słownik turecko-polski. Czyta Andrzej Ferenc. Słownik turecko-polski od A do D. Abi, czyli starszy brat. Jeżdżę do Turcji od 17 lat. Mieszkałem tam niemal dwa: najpierw na stypendium naukowym tureckiego rządu, później jako dziennikarz. Ale pierwszy raz trafiłem do Turcji zupełnie nietypowo i niespodziewanie. Organizacja studencka, do której należałem, dostała propozycję wyjazdów dla swoich członków w trzy miejsca: do Neapolu, do Londynu i do Kaiserii. Był luty 2001, miałem 21 lat. Studiowałem nauki polityczne i prowadziłem bardzo niezdrowy tryb życia, przez co na większość spotkań się spóźniałem. Kiedy więc przyszedłem na zebranie, wszystkie miejsca do Neapolu i Londynu były, a jakże, zajęte. Zostało kajserii. Gdzie do jasnej cholery jest to Kai coś tam? Przemknęło mi przez głowę. Ale na wszelki wypadek zapisałem się na wyjazd, żeby i tego kajserii mi nie sprzątnęli. Dokąd jadę i co mnie może spotkać, postanowiłem sprawdzić, jak już będę miał pewność, że wyjazd jest mój. Tak trafiłem na najbardziej niezwykłą wyprawę w moim krótkim jeszcze wtedy życiu i tak całkiem przez przypadek zaczęła się moja najdłuższa zawodowa i prywatna przygoda, która trwa do dziś. Kajserii okazało się leżeć w Turcji, u stóp wulkanu Arcies na którego zboczach już tydzień później uczyłem się jeździć na nartach. Dzięki dziwnym studenckim kontaktom, mój pierwszy wyjazd do Turcji nie polegał na zwiedzaniu jej wybrzeża ani nawet Stambułu, ale stoków narciarskich i Kapadocji. Czym jest Kapadocja, nie będę nawet próbował opowiadać. Kto nie był i nie widział, niech pakuje się w pierwszy samolot, później przesiada w autobus i jedzie zobaczyć to cudo. Znajdzie krajobraz z kosmosu przeniesiony na ziemię, najbardziej niezwykłe formy skalne, jakie można sobie wyobrazić, które czy to w wschodzie słońca, czy przy świetle księżyca, wyglądają zjawiskowo. Do tego kaplice chrześcijan z X wieku. I podziemne miasta z czasów Bizancjum, gdy tutejszych chrześcijan najeżdżali Arabowie. Od pierwszych chwil spędzonych w Turcji wiedziałem, że mają tu najlepszą kuchnię, jakiej próbowałem w życiu. Kaiserin słynie z manti, malutkich pierożków z mięsem, i z basturmy, suszonego mięsa. I że spotykam tu najbardziej gościnnych ludzi, z jakimi miałem dotąd do czynienia. Dwójka z nich, Ailin i Serhat, wtedy studenci jak ja, teraz poważna pani prawnik i poważny pan biznesmen, są moimi przyjaciółmi do dziś. A turecka gościnność przejawia się między innymi w tych dwóch krótkich słowach: Abi i Abla. Tylko wysiadłem z samolotu, tylko spotkałem tureckich organizatorów mojego wyjazdu, a już byłem Abi. Abi, czyli starszy brat. Abla. Czyli starsza siostra. Turcy używają tych słów, kiedy chcą okazać szacunek, sympatię, albo jedno i drugie komuś, kto jest w podobnym wieku, albo kiedy chcą sprawić przyjemność komuś od siebie młodszemu, kiedy chcą komuś pokazać, że nie jest im obcy, choć przyjechał z innego kraju, z innego kręgu kulturowego. Słowa te niosą za sobą wiele różnych znaczeń. Nie zapomnę chwili, kiedy ojciec Ailin. Pan Arslan po wielu latach znajomości, pierwszy raz nazwał mnie nie panem Witoldem, ale właśnie Abi. Poczułem się jakby symbolicznie przyjął mnie do rodziny. Z drugiej strony Małgorzata Łabęcka-Kocherowa opowiedziała mi, jak pewien natrętny turecki poeta, chwilę po spotkaniu, zaczął jej kłaść rękę na kolanie. Też nazwała go Abi. To pomogło ustawić relację. Od teraz jesteś moim bratem, członkiem mojej rodziny. Masz się zachowywać jak na członka rodziny przystało. Adalar, czyli Wyspy Książęce. Gdy pogoda dopisuje, warto wsiąść w Stambule na prom i wybrać się w to niezwykłe miejsce, gdzie czas się zatrzymał. Tylko cztery z dziesięciu wysp są zamieszkane: Kynaly, Burgaz, Hejbeli oraz Biurkada. Ale na wszystkie można dotrzeć i na wszystkich można pooddychać świeżym powietrzem. Oprócz karetek i aut straży pożarnej nie ma tu samochodów. Po wąskich, krętych uliczkach kursują jedynie dorożki. A od kolosa Stambułu wyspy oddziela kilkadziesiąt kilometrów morza. Na Abirkadzie bez problemu wynajmiemy rower, ale dużo lepiej po prostu pójść przed siebie. Wyspa jest tak mała, że w końcu trafi się do miejsca, z którego się wyszło. Przechadzka zajmuje około dwóch godzin. Za czasów Bizancjum wyspy były ekskluzywnym więzieniem. Zsyłano na nie członków rodziny cesarza, którzy mieli szansę na tron, żeby nie knuli. Stąd nazwa Wyspy Książęce. Podobnie robili sułtani ottomańscy, gdy Konstantynopol zdobyli Turcy. Dziś to elegancka okolica, dająca wytchnienie tym, których zmęczył wieczny zgiełk wielkiego miasta. Mieszkają tu głównie Grecy, można od nich kupić całkiem niezłe domowe wino, a później zapakować je w wiklinowy koszyk, wynająć osiołka i na jego grzbiecie ruszyć pod grecki prawosławny monastyr świętego Jerzego, spod którego rozciąga się piękny widok na wyspę i na morze Marmara. A jeśli ktoś interesuje się historią, a zwłaszcza historią rewolucji październikowej, powinien odnaleźć schowany w krzakach dom, w którym po ucieczce ze Związku Radzieckiego zamieszkał Lew Trocki, jeden z najważniejszych rosyjskich rewolucjonistów. Stalin, z którym Trocki przegrał walkę o Schedę po Leninie w 1929 roku, oskarżył go o działalność kontrrewolucyjną i wygnał z kraju. Turcja była jedynym państwem, które zgodziło się go przyjąć. Trocki spędził na biurkadzie cztery lata. Napisał tu swoją autobiografię i leczył nerwy skołatane latami rewolucji. Miejsce było idealnym schronieniem, bo wszystkie statki, które płyną na wyspę, widać z bardzo daleka. Być może Trocki żyłby dłużej, gdyby został na tureckiej wyspie, zamiast wyjeżdżać najpierw do Francji, później do Finlandii, a jeszcze później do Meksyku, gdzie dosięgli go wysłani przez Stalina zamachowcy. Z drugiej strony, gdyby nie wyjechał, nie poznałby Fridy Kalo i nie dopisał do historii swojego życia tych kilku stroniczek, które do dziś tak bardzo rozpalają miłośników historii i malarstwa. Rezydencja Trockiego była kilka lat temu na sprzedaż. Kąsek jest łakomy. Posiadłość to piękny, drewniany dom z dużym ogrodem i własną przystanią. Kiedy tam byłem, ogród zarastał chwastami, dom oplatały pnącza, lecz jeśli by go wyremontować, mógłby się stać jedną z piękniejszych rezydencji na wyspie. Właściciel wyceniał obiekt na 4 miliony euro. Ale, jak mówili agenci nieruchomości, kolejne kilkanaście milionów trzeba by wydać na remont, i trzeba by sobie radzić z tłumem trockistów i miłośników historii z całego świata. Podobno każdego roku dziesięć tysięcy osób przypływa na Birkadę wyłącznie po to, by zobaczyć, choćby tylko przez zamkniętą bramę, dom Lewa Trockiego. Atatürk Mustafa Kemal. Czyli polityk. Ojciec nowoczesnej Turcji, który ocalił ją przed rozebraniem przez sąsiadów po I wojnie światowej i zmienił w demokrację, nietypową, bo z wojskiem jako bezpiecznikiem, ale jednak demokrację. Więcej o Atatürku pisze w rozdziałach Nazizm i pani Atatürkowa. Azerbejdżan czyli Azerbejdżan. Kiedy mieszkałem w Turcji i starałem się mówić po turecku, nigdy nie opanowałem tego języka do perfekcji. Ale był czas, że potrafiłem całkiem sporo powiedzieć. Często pytano skąd jestem. Turcy są bardzo uprzejmi, więc zapewniają, że mówisz świetnie. Nawet jeśli ledwo dukasz dzień dobry i dziękuję. I zaraz potem dodają, że nie ma się co przejmować, turecki jest najtrudniejszym językiem na świecie, i mało kto z tych, co się w Turcji nie urodzili, jest go w stanie opanować. Nie wiem skąd biorą dane, ale wierzy w to absolutnie każdy Turek, gotów przysięgać na pompon od Fezu, że tak właśnie jest. Więc kiedy coś tam sobie dukałem po turecku, a Turcy pytali skąd jestem, odpowiadałem jak to skąd? Z Anatolii. Anatolia kojarzy się z polami, owocami i rolnictwem. Robiłem więc z siebie trochę wieśniaka, który zniekształca turecki tak, jak ludzie ze wsi zniekształcają języki literackie we wszystkich krajach na świecie. Ale Turcy nie wierzyli w moje anatolijskie pochodzenie i mówili: Nie, Abi, nie jesteś z Anatolii, ty na pewno jesteś Azerem. Tu z kolei ja robiłem wielkie oczy, niby. Dlaczego Azerem? Muszę wyjaśnić, że rzeczywiście w Turcji mówię zupełnie inaczej niż w Polsce. Z jakiegoś powodu, którego jeszcze do końca nie rozumiem, staję się zupełnie innym człowiekiem. Bardziej męskim, bardziej wyrazistym, a nawet bardziej kosmatym. Więcej we mnie archetypicznego samca, nie bardzo wiem dlaczego, ale nawet głos mam grubszy, gesty bardziej zdecydowane. Jak pale papierosa. A odpalam tam jednego od drugiego to palę całym sobą. Jak zamawiam obiad albo targuję się na bazarze, to też bardzo wyraziście. Jest w tym pewnie duża doza aktorstwa, ale niezamierzonego i nie do końca uświadomionego. Ale z jakiegoś powodu okazuje się, że grając turka, w oczach turków nie wyglądam jak turek, tylko jak Azer. Powtórzyło się to kilkanaście razy pod rząd. Nigdy nie brano mnie za Tadżyka czy choćby Turkmena, zawsze za Azera. Zapytałem więc moich przyjaciół, o co może chodzić. Roześmiali się, a potem zabrali mnie do domu, postawili na stole kilka piw i włączyli wiadomości w azerskiej telewizji. I o allahu, speaker mówił dokładnie jak ja. Też był twardy, męski, wyrazisty i kosmaty. Tak, muszę to przyznać, mój turecki brzmiał jak język speakera z azerskiej telewizji. To znaczy on używał innych słów i nie bardzo go rozumiałem. Azerski różni się od tureckiego, ale sposób wymowy, nawet gesty, miał bardzo podobne do tego, co ja robiłem, udając Turka z Anatolii. Na marginesie, moi Turcy na dźwięk azerskiego zaczęli się zaśmiewać do łez. Brzmi on dla nich nie mniej zabawnie, jak dla Polaków czeski. A dla Czechów w Polski. Wyłapywali pojedyncze słowa, powtarzali je i pokładali się ze śmiechu. Niestety język spikera był dla mnie nie do zrozumienia. Podobnie jak do dziś nie rozumiem, który z moich genów odezwał się, czyniąc ze mnie azera. Nazwisko Szabłowski było popularne wśród polskich tatarów. Najsłynniejszym był bodaj Daniel Szabłowski, dowódca jednej z konnych chorągwi, która nawet zbuntowała się kiedyś przeciw polskiemu królowi. Lubię myśleć, że cała ta Turcja zaistniała w moim życiu nie przypadkiem, ale dlatego, że odezwał się w moim DNA tatarski gen. Ale w takim razie powinien się we mnie odezwać Tatar, nie Azer. Nigdy nie udało mi się rozwikłać tej zagadki, ale los zetknął mnie kiedyś za zerami i to w najbardziej niebywałych okolicznościach, jakie można sobie wyobrazić. Jechałem z przyjacielem, Mierzeją Kurońską, czyli długim nadbałtyckim półwyspem położonym na granicy obwodu Kaliningradzkiego i Litwy. Droga jest bardzo malownicza, ale Mierzeja jest parkiem narodowym, więc przez kilkadziesiąt kilometrów nie ma ani stacji benzynowej, ani nie można kupić nic do zjedzenia. Poza jednym punktem, w samym środku, stał tam wielki szyld z napisem Szaszłyki, które sprzedawało dwóch zarośniętych panów rozmawiających między sobą w języku, który wydał mi się znajomy. Skąd jesteście? zapytałem po turecku. Z Azerbejdżanu, odpowiedzieli zaskoczeni, że ktoś pośrodku Mierzei Kurońskiej mówi do nich językiem Sulejmana Wspaniałego. A ty? Z Anatolii, odpowiedziałem szybko. Pokiwali głowami ze zrozumieniem. Po raz pierwszy w moim życiu ktoś w to uwierzył. Badembyk, czyli migdałowe wąsy. W Turcji polityków rozpoznaje się po wąsach. Najdłuższe mają nacjonaliści, nieco krótsze socjaliści, najkrótsze islamiści. Wąsiska nacjonalistów, zwane yelkiji, są przycięte nad ustami, wypielęgnowane, końcówki zwisają w dół brody, tworzą podkówkę otwartą w stronę szyi, dzięki czemu mężczyźni mają na twarzach półksiężyce, co czyni z nich odbicie tureckiej flagi. Ich partia po turecku nazywa się MHP nacjonalistyczna partia działania. Przeciętny wyborca marzy o silnej Turcji. Nawczasy jeździ, a przynajmniej tak robić powinien, tylko do tureckich kurortów. I pomstuje, że tak dużo w nich cudzoziemców. Socjaliści mają pod nosem pierzynkę. Jeśli jej nie pielęgnować, włazi do ust i zasłania zęby. Największą partię socjalistyczną założył sam Atatürk. Po turecku nazywa się ona CHP – Republikańska Partia Ludowa. Statystyczny wyborca nie chodzi do meczetu, pije alkohol i jeździ czasem na zachód, a czasem do tureckich kurortów. Najbardziej o zarost dbają jednak islamiści. Mają go dokładnie tyle, ile przestrzeni na wąsy przewidziała natura. Przycinają tak, by miał nie więcej niż 5 mm długości i nazywają badem big, migdałowe wąsy. Bo z kształtu podobne są do migdała. Takie wąsy ma prezydent Turcji, Recep Tayyip Erdogan i wielu oficjeli z jego Partii Sprawiedliwości i Rozwoju. Burkini, czyli strój kąpielowy. Absolutnym hitem są nad Bosforem już od kilku lat stroje kąpielowe dla muzułmanek. Mają całkiem zakryte nogi i ręce, a na głowach urocze kapturki. Większość ma jeszcze w komplecie pelerynkę, żeby materiał się nie opinał i nie ujawniał zakamarków sylwetki. Nie jest idealny, mówi dziennikowi Miliet Emina, matka trojga dzieci. Wody mi się nalewa i tworzy się taki wielki balon, ale wreszcie mogę pływać. Jeszcze niedawno patrzyłam tylko na swoją bawiącą się w wodzie rodzinkę, jak kot na smażoną wątróbkę. Od kiedy wyszłam za mąż, nie mogłam iść ani na basen, ani na plażę, skarży się Fatma, gospodyni domowa ze wschodu Turcji. Teraz muszę sobie od nowa przypominać, jak się pływa, ale jestem bardzo zadowolona. Mała rzecz, a cieszy. Kąpielówki dla mężczyzn mają dłuższe niż standardowo nogawki. Mehmet Şahin, właściciel firmy Hashema i projektant pierwszych strojów. Jak byłem studentem, bardzo się krępowałem chodzić na plażę. W klasycznych kąpielówkach czułem się, jakbym był nago. Wtedy wymyśliłem, to jest nisza na rynku. Kilka lat później zacząłem produkcję pierwszych strojów. Muzułmańskie pływaczki wzbudziły w tureckich kurortach niemałe poruszenie. Doszło do kilku bujek między nowoczesnymi, prozachodnimi Turkami, a religijnymi, którzy psuli tym pierwszym widok i zabawę. Dziennik Hyriet opublikował zaś zdjęcie dwóch kobiet stojących obok siebie po w wodzie. Jedna była w muzułmańskim stroju zakrywającym wszystko oprócz oczu, druga toples. To jest właśnie Turcja, głosił redakcyjny komentarz. Czaj, czyli herbata. Czaj sis, sochbet, ajsys, gykzy, gibidy. Rozmowa bez herbaty jest jak niebo bez księżyca, albo w innej wersji, jak ptak bez głosu. To powiedzenie oddaje to, co Turcy myślą o swoim narodowym napoju. Dostaniecie ją wszędzie w szklaneczce o kształcie tulipana. Serwujący powiedzą wam czasem z typowym dla tego kraju poczuciem wyższości, że Holendrzy uprawy owych kwiatów uczyli się od Turków. Będzie albo już posłodzona albo dostaniecie do niej kilka mini kosteczek cukru. Przy każdym większym bazarze czy urzędzie ma swój kiosk czaj pan herbatka. Parzenie herbaty to w Turcji zbyt ważna sprawa, żeby się tym zajmować, prowadząc jednocześnie inny biznes i trzeba być obcokrajowcem albo szalonym, żeby pić niesmaczną i pozbawioną aromatu herbatę w saszetce. Kiedy mieszkałem w Stambule, można było taką kupić wyłącznie w dużych supermarketach, wyłącznie w dzielnicach, w których mieszka sporo obcokrajowców. Jeśli kupujecie coś za większą sumę pieniędzy, nieważne w sklepie czy na bazarze, transakcja powinna zostać przypieczętowana wspólnym wypiciem herbaty. Jeśli tak się nie stanie, zanim zapłacicie, zapytajcie sprzedawcę, gdzie herbata. Powinien natychmiast zadzwonić albo wysłać kogoś po pana herbatkę, a ten po kilku minutach powinien się pojawić z tacą. To wyraz szacunku dla klienta. Herbatę parzy się w specjalnym podwójnym czajniku, zwanym Czajdanlik. Do górnej części wsypuje się herbatę i zalewa wodą. Tu waży się esencja. Wrząca woda z dolnej części czajnika podgrzewa górną. Gdy esencja jest gotowa, czyli nabierze koloru ciemnego bursztynu, wlewa się ją do szklaneczki i uzupełnia wodą zgodnie z życzeniem gościa. Do wersji jasnej aczik, średniej orta albo mocnej demli. Turcy tę ostatnią wersję zwą też krwią zająca tawszankani. Idąc do turka na herbatkę, można spodziewać się wszystkiego. Łącznie z tym, że w ciągu wieczora poleje się nawet 20 albo 30 szklaneczek tego bursztynowego napoju. Przeciętny Turek według roczników statystycznych wypija ich rocznie tysiąc. Rocznie produkuje się tu również 400 milionów małych szklaneczek do herbaty, po sześć na głowę każdego mieszkańca kraju. Turcy piją herbatę na taką skalę dopiero od XIX wieku. Wcześniej ich ulubionym napojem była kawa, ale jej ceny osiągnęły tak wysoki pułap, że coraz mniej ludzi mogło sobie na nią pozwolić. Herbata okazała się świetnym zamiennikiem. Od początku XX wieku Turcy mają też swoje plantacje w okolicach miasta Rize nad Morzem Czarnym, niedaleko granicy z Gruzją. Są dziś piątym, może szóstym producentem herbaty na świecie. Czapkin, czyli Kasanowa. Turecki podrywacz wirtuos. Ktoś, kogo w Polsce nazwalibyśmy Kasanową albo Playboyem. Pełno takich w każdym szanującym się kurorcie, a także w każdym większym mieście. Kobiety z Europy są dla niego doskonałym celem, bo Turczynka będzie wymagać o wiele więcej niż krasomówstwo i piękne komplementy. Na przykład będzie pytać o status społeczny. Możliwość wysłania ewentualnego potomstwa do dobrej szkoły i możliwość sklecenia kilku zdań, które wyjdą poza Twoje oczy są jak gwiazdy i nie potłukłaś się kochanie, jak spadałaś z nieba? Kiedy po swoim pierwszym wyjeździe do Turcji zapisałem się na kurs języka tureckiego, były ze mną w grupie same kobiety, które interesowała głównie odmiana czasowników tęsknić, kochać i nieregularnego. Całować w oba oczy. Po miesiącu kursu pojawiła się potrzeba poznania czasowników płakać, żałować i nieregularnego iść sobie i więcej nie wracać. Po dwóch miesiącach w grupie były już tylko trzy osoby, więc została rozwiązana, bo Turcy, dla których moje koleżanki z kursu chciały się uczyć języka, okazali się wyłącznie wakacyjnymi czapkinami. Ale nie zawsze tak bywa. Znam kilka bardzo udanych, kochających się małżeństw polsko-tureckich. I panowie, mówię to z przykrością, jeśli chodzi o mówienie komplementów i innych rzeczy, które kobiety lubią słyszeć, to od Turków moglibyśmy się dużo nauczyć. Pamiętam, że koleżanki z kursu językowego usilnie dopytywały, jak odróżnić Turka, któremu zależy tylko na wakacyjnej zabawie. Od takiego, z którym można próbować zbudować coś trwalszego. Nauczycielka nie umiała dać jasnej odpowiedzi. Zwłaszcza, że prawdziwy, turecki czapkin doskonale udaje emocje. Potrafi płakać rzewnymi łzami, jeśli ktoś podważy prawdziwość jego miłości, a tydzień później po prostu przestać odbierać telefon. To też jakaś cecha wspólna czapkinów, o których słyszałem. Nie żegnają się. Nie lubią rozstań. Rozstania są dla nich zbyt bolesne i zbyt trudne, więc by je ominąć, po prostu nie odbierają telefonu, blokują komunikatory i nie odpowiadają na SMS-y. Po angielsku nazywa się to ghosting stajesz się duchem. Nie słyszałem, by istniała turecka nazwa dla tego zjawiska. Jedna z moich znajomych, przerażona, że mężczyźnie jej życia, bo zdążyła już zaplanować ze swoim czapkinem domek na przedmieściach Antalii, dwójkę dzieci i coroczne urlopy w Polsce, coś się stało, wsiadła w samolot i poleciała do Ankary. Zastała w jego mieszkaniu kolejną panią, która też miała już w głowie domek i dzieci, ale coroczne urlopy mieli spędzać w Niemczech. Turek, gdy zobaczył je obie w salonie, Podobno po prostu się popłakał. Wierzę, że całkowicie szczerze. Jak nie dać się zwariować i odróżnić fajnego chłopaka od wakacyjnego kasanowy. Prawdziwy czapkin zawsze podrywa kilka kobiet naraz. I jeśli się wysypie, to na szczegółach. Miał spędzać czas z kolegami, a potem mówi, że był na siłowni, miał jechać do mamy, a potem mówi, że pojechał na ryby. Oczywiście jako świetny manipulator zaraz zagada wpadkę, albo spróbuje obrócić sprawę w żart. Mój orzeszek jest o mnie zazdrosny. Bądź uda, że coś wam zaginęło między słowami i że został źle zrozumiany. To przez ten mój angielski. Musisz mnie nauczyć polskiego, kochanie. Tak czy owak, kiedy przestają się zgadzać szczegóły, powinna się w głowie zapalić lampka czerwona. Jak zachodzące nad Morzem Egejskim słońce. Dizilar, czyli seriale. Najbardziej znany w Polsce to Korona król. Wróć. Najbardziej znany w Polsce to wspaniałe stulecie, którego sukces tak zainspirował telewizję polską, że zaczęła szukać własnego pomysłu na serial historyczny. Dzięki czemu mamy wybitną, ironia zamierzona, Koronę królów. Miłosne perypetie sułtana i jego dworu wciągają nie mniej niż tasiemce brazylijskie czy argentyńskie. Zwłaszcza, że mamy w tych perypetiach mocny wątek polski. Hurrem, ukochana żona Sulejmana Wspaniałego, była branką z terenów ówczesnej Rzeczpospolitej. Polska i Turcja graniczyły ze sobą, zanim Jan III Sobieski wpadł na idiotyczny pomysł, by ratować Wiedeń. Idiotyczny, bo już wiek później Austria, którą wtedy uratował, wzięła udział w rozbiorach Polski. Była hurrem, zapewne córką ukraińskiego duchownego, i jej chrześcijańskie imię brzmiało Ołeksandra. Już jako nastolatka urodziła sułtanowi pierwsze dziecko, a później tak zręcznie manipulowała światem pałacowych intryk, że sultan, uwaga, zlecił zabójstwo swojego pierworodnego. Byle tylko tron przypadł synowi ze związku z Hurrem. Jak wygląda biznes serialowy nad Bosforem? Wypytywałem kilka lat temu pomysłodawczynię i scenarzystkę najbardziej wówczas popularnego tureckiego serialu, Denis Akçay. Mówiło się o niej, że jest tureckim Łudy Allenem, bo ma niestandardowe pomysły na fabułę. Serial nazywał się Küczyk Kadınlar – Małe kobiety. Bez chusteczki do nosa go nie obejrzysz, mówi Denis w wywiadzie, który z nią przeprowadziłem dla wysokich obcasów. Opowiada o pięciu siostrach, które w wypadku samochodowym tracą oboje rodziców. Najstarsza ma dwadzieścia jeden lat, najmłodsza sześć. Samotnej kobiecie w Turcji z definicji jest bardzo ciężko. Życie rodziny zawsze organizuje ojciec, pomaga wybrać studia, znaleźć pracę, doradza, ma znajomych, kontakty. Jest łącznikiem między rodziną a światem zewnętrznym, bez którego ciężko przeżyć. Gdy umrze, jego rolę zawsze przejmuje Abi, starszy brat. Między innymi dlatego dla Turków ogromnie ważne jest, by mieć męskiego potomka. To on zadba o rodzinę, kiedy braknie ojca. Serialowy problem polega na tym, że mamy pięć sióstr i ani jednego brata. Turcy od razu widzą, że to najbardziej beznadziejna sytuacja, w jakiej w ogóle można się znaleźć. Dołuje ich to strasznie. Moja ciotka powiedziała mi, nienawidzę cię za ten film, ale nie mogę przestać go oglądać. Tak to działa. Ten film sprawia, że ludzie wpadają w specyficzny rodzaj melancholii, z którym Turcy bardzo dobrze się czują. Małe kobiety z serialu Denis wciąż mają jakieś problemy. Najmłodszą siostrę chce zabrać daleka ciotka, która nie może mieć dzieci. Zamiast pomagać, a jest bardzo bogata, rzuca kłody pod nogi. Ale gdy tylko producenci próbują wprowadzać bardziej optymistyczne wątki, oglądalność spada. Najstarsza z sióstr ciężko pracuje, prasując ubrania w szwalni. Wykorzystują ją źli ludzie. Zawsze mam strasznego doła, jak piszę jej epizody. I wiem, że ludzie też go mają oglądając. Nawet dziewczyna, która ją gra, prosiła, niechże ją wreszcie kiedyś spotka coś dobrego, bo zwariuje, mówi Denis. Kiedyś więc spróbowaliśmy umówić ją na randkę. Spotkała się z miłym chłopcem, nie puściliśmy złowrogiej muzyki, która zawsze sugeruje, że on ją zaraz oszuka. I co? I telewidzowie zagłosowali nogami. W kolejnym odcinku oglądalność spadła. Dostaliśmy mnóstwo maili, że to im się nie podoba. Musieliśmy szybko zmienić chłopaka w Drania, który randkuje z kilkunastoma dziewczynami jednocześnie. Dlaczego tak jest? Nasi główni odbiorcy to kobiety ze wschodu Turcji. Tam jest duże bezrobocie i rodziny, w których ojciec od lat pracuje w Niemczech. A matka prawie zawsze w huście siedzi z dziećmi w domu. Zawsze myślałam, że jak masz ciężkie życie, chętnie obejrzysz serial o ludziach, którym się wiedzie. Ale Turcy tego nie lubią i już. Im bardziej sami mają smutne życie, tym bardziej chcą oglądać bohaterów, którym się nie wiedzie. Mam trudne życie, więc obejrzę chętnie serial o kimś, kto ma jeszcze gorzej. Jeśli pokazujemy bogaczy, to tylko jako złych ludzi, jak ciotka moich dziewczyn. Tureckie seriale znieważają świadomość narodową. Wyłączcie telewizory. Ja sam wyłączam odbiornik za każdym razem, kiedy tylko natrafiam na taki serial. Ostrzegał Greków, cytowany przez gazetę wyborczą Metropolita Salonik Antimos. Metropolita jest jednak wyjątkiem. Tureckie seriale śledzi ponad połowa Greków. Jak podaje Reuters, niektóre czasopisma zaczęły dodawać płyty CD z intensywnym kursem tureckiego. Jeszcze 10 lat temu było nie do pomyślenia, że Grecy zapałają miłością do tureckiej kultury, pisze Wyborcza. I dalej. Produkcje z nadbosforu podbijają nie tylko Grecję. Od 2001 roku sprzedano prawa do emisji ponad 100 seriali, co najmniej do 40 krajów. W Turcji, czytamy dalej, rocznie produkuje się niemal 100 seriali. Są niezwykle popularne od Kazachskich stepów, przez Irak po Bałkany. Kiedy w latach 2013-2016 pracowałem nad książką o Rzezi Wołyńskiej. Musiałem nauczyć się nie jeździć po ukraińskich wioskach i nie wchodzić do ludzi do domów z prośbą o wywiad w porze, gdy jeden z kanałów emitował serial Zakazana Miłość. Niemal wszyscy staruszkowie, do których zajeżdżałem, siedzieli wtedy wpatrzeni w telewizory. Pamiętam, jak kiedyś szukałem śladów historii rodziny Mirosława Hermaszewskiego i w wiosce, w której znano jego rodziców, kilkadziesiąt osób zeszło się, żeby mi pomóc. Staliśmy i deliberowali dobrych kilkadziesiąt minut, aż nagle wszyscy ci ludzie w ciągu niecałej minuty się rozeszli. Czy zrobiłem coś nie tak? Obraziłem ich? Zapytałem kobietę, przy której płocie się spotkaliśmy. Nie, tylko. Zaraz u nas serial turecki, powiedziała i zaprosiła mnie do chaty. Wspólnie obejrzeliśmy dwa odcinki i dopiero po tym można było rozmawiać dalej. Nazym. Najwybitniejszy turecki poeta ma na nazwisko Bożęcki i pomieszkuje w polskim sejmie. Tuwim, choć po turecku nie rozumie ani słowa, jego wierszy słucha jak urzeczony. Broniewski wyciąga go na wódkę, a pani Halina pod Ostrołęki pisze w liście, że chce z nim zamieszkać i mieć dzieci. Nic dziwnego, Nazym Hikmet Bożencki jest żywą legendą. W obronie komunizmu spędził kilkanaście lat w więzieniu. Na jego spotkania autorskie przychodzą tłumy, a każdy tomik wierszy jest wielkim wydarzeniem. Turek wciąż podkreśla, że Polacy są gościnni, a polskie krajobrazy piękne. Przyznaje jednak, że ciężko mu żyć poza Stambułem, tęskni. Ale wszystkie mosty zostawił spalone. Atatürk 1. Żeby opowiedzieć o tym wielkim poecie, Musimy trochę cofnąć się w czasie. Najpierw do I wojny światowej. Sypiące się imperium osmańskie bierze w niej udział po stronie Niemiec. Sultan przegrywa wojnę. Sąsiedzi i wielkie mocarstwa kroją nasze państwo jak kucharze kebab nabity na ruszt. Opowiada Suleyman Akçay, historyk ze Stambułu. Przerażony władca podpisuje akt kapitulacji. Wybrzeże morza Egejskiego oddaje Grekom a wschód pozwala podzielić między mocarstwa Antanty oraz Ormian i Kurdów. Akçay opowiada z takim zaangażowaniem, jakby sam uczestniczył w tych ważnych wydarzeniach. Gestykuluje, zmienia głos na grubszy, robi pauzy. Trudno uwierzyć, że mówi o historii sprzed prawie stu lat. Tak zawsze zachowują się Turcy, gdy rozmowa schodzi na Atatürka. Z podziałem kraju nie godzą się młodzi oficerowie. Pod przywództwem charyzmatycznego Mustafy Kemala rozpoczynają walkę, mówi Akczaj. Dzięki jego geniuszowi wygrywają wojnę z Grecją i zabierają władzę sułtanowi. Mustafa Kemal zostaje pierwszym prezydentem. Tak zaczyna się historia, którą tureckie dzieci potrafią opowiedzieć obudzone w środku nocy. Jako prezydent Kemal stawia sobie poprzeczkę niezwykle wysoko. Chce w ciągu dekady zmienić zacofanego Molocha w nowoczesny kraj a ubranego w tradycyjną czapeczkę z frędzelkiem Turka w nowego Turka, pełnoprawnego obywatela Europy. Rozmach tego projektu do dziś inspiruje wielu światowych przywódców, choćby byłego szacha Iranu Rezen szacha Pachlawiego, pierwszego prezydenta Tunezji Habiba Burgibę, byłego prezydenta Pakistanu Perweza Musharrafa, a ostatnio prezydenta Gruzji Michaela Saakaszwilego. Reformuje jak nikt inny, mówi Akczaj. Zamiast kalendarza islamskiego wprowadza europejski. Zamiast szariatu nowoczesny kodeks karny. Zamiast rządów duchownych sekularyzm. Kobietom daje prawa wyborcze dużo wcześniej niż nie jeden kraj w Europie. Zmienia alfabet zarabskiego na łaciński. Nazwiska na bardziej tureckie swoje też zmienia i od 1934 nazywa się Atatürk ojciec turków 2 reformy atatürka przeorują życie turcji wzdłuż wszerz i w poprzek to właściwie nie były reformy mówi jeden z moich tureckich przyjaciół to było stwarzanie kraju na nowo do tej pory byliśmy centrum światowego islamu opiekowaliśmy się mekką i medyną a nagle staliśmy się krajem wojującym z religią. Skąd ta zmiana? To pytanie w latach dwudziestych i trzydziestych dwudziestego wieku zadaje sobie cały świat. Emisariusze tureckiego rządu jeżdżą więc i tłumaczą dyplomatom o co chodzi w reformach. Jedność islamu jest mitem, któremu nowy żywot może nadać tylko odrodzony naród turecki, mówi wysłannik Turcji w poselstwie polskim w Berlinie. Nie będziemy już uchodzić za kraj muezinów i haremów. Dzięki temu padnie sztuczny mur, który odgradzał Turków od życia nowoczesnego. Jego słowa potwierdzają czyny Atatürka. Nie waha się wysłać wojska i każe strzelać do mężczyzn, którzy nie chcą zdjąć z głów tradycyjnych fezów. Cywilizowany, międzynarodowy ubiór jest godny i właściwy dla naszego narodu i będziemy go nosić. Obuwie na nogach, spodnie, koszule i krawaty, marynarki i kamizelki, oraz naturalnie do kompletu nakrycie głowy z rondem Chciałbym, żeby to było jasne. To nakrycie głowy nazywa się kapelusz, mówi ojciec Turków, wprowadzając tak zwaną ustawę kapeluszową. Przy innej okazji krytykuje muzułmański czarczaw. Widziałem kobiety, które kładły na głowę kawałek materiału, ręcznik lub coś w tym rodzaju. By zakryć twarz. Jaki jest sens i znaczenie takiego zachowania? Czy matki i córki mogą przyjąć tak dziwne obyczaje, tak barbarzyńską postawę? Jest to widowisko, które czyni cały naród przedmiotem pośmiewiska. Sulejman Akczaj, historyk ze Stambułu, ma wielki szacunek dla tych słów. Jaką on miał odwagę? Przecież nawet jego matka zasłaniała głowę. No, ale ona tych reform nie dożyła. Czelaleddin. Jeden. Żeby opowiedzieć o poecie, który pomieszkiwał w polskim Sejmie, musimy cofnąć się w czasie jeszcze bardziej. Jest rok 1876. Dzielny generał Mustafa Czelaleddin dostaje postrzał w czasie walk z Czarnogórcami. Kula trafia w brzuch. Generał umiera. Żal osmańskim wojakom dzielnego dowódcy Takiego, co na wroga ruszał w pierwszym szeregu Z samą tylko szablą Zabito pod nim trzy konie Sześć razy był ranny Pierwszy raz, gdy nie był jeszcze muzułmaninem I nie nosił długiej brody ani turbanu To było w poprzednim życiu Celaleddin nazywał się Konstanty Bożencki I był klerykiem seminarium duchownego we Włocławku Pochodził ze zubożałej szlachty i chciał zostać malarzem. Miał talent. Dwa lata studiował w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych. Ale rodziny nie było stać na takie fanaberie. Konstanty musiał rzucić malowanie i uczyć się na księdza. W 1848 roku młody Bożęcki ucieka jednak z seminarium duchownego i przyłącza się do powstania Wielkopolskiego. Gdy powstanie upada, wyjeżdża za pośrednictwem hotelu Lambert do Turcji. Rodzinie nic nie mówi. Jego biograf Jerzy S. Łądka w książce Pasza z Lechistanu podejrzewa, że szlachecka rodzina miała mu za złe porzucenie seminarium. Nad Bosforem były powstaniec, jak tysiące innych Polaków, przechodzi na islam i zaczyna karierę w osmańskiej armii. Dwa. Bożencki żołnierzem jest świetnym, ale zapamiętany został jako publicysta. Już na emigracji sam sobie zadaje pytanie: Turcja to Europa czy Azja? I odpowiada na nie w książce „Dawni i nowi Turcy”. Bernard Louis, wybitny znawca Turcji i jej niekończącej się przemiany w nowoczesne państwo, wymienia ją jako jedną z jaskółek reform Atatürka. Pół wieku przed Ojcem Turków Bożencki dowodzi, że Turcy są narodem europejskim w taki sam sposób jak Francuzi czy Polacy. Swoją koncepcję nazywa turoarionizmem i namawia do zmiany alfabetu z arabskiego na łaciński. Pięćdziesiąt lat później Atatürk robi w książce Bożenckiego kilkaset podkreśleń. Przy rozdziale o języku pisze: Wykonać. I wykonuje. Zmiana alfabetu jest jedną z jego wielkich reform. Jerzy S. Łątka nazywa go praojcem Turków. Ten Polak wart jest pomnika ze szczerego złota, mówi o Celladinie Bożenskim sam Atatürk.